Hermes tyłobuzie. Niektórzy rodzą się łobuzami i pozostają nimi przez całe życie, jak hermes na przykład. Cóż to był za dzieciak? Ledwo przyszedł na świat, zaraz zaczął kombinować, komu by tu spłatać psikusa. Mamie, tacie, raczej mamie, bo tata, sam boski Zeus, ciągle siedział na szczycie Olimpu i zajmował się tym, czym powinien zajmować się najważniejszy z bogów. Urządził. No a mama Hermesa, śliczna i spokojna maja, całymi dniami zajmowała się tym, czym zajmują się zwykle mamy, gotowaniem, praniem, sprzątaniem. A spróbujcie wysprzątać taką wielką grotę. Tak tak, grotę, hermes i jego mama mieszkali w skalnej grocie i nikogo to wtedy nie dziwiło. A przecież prócz sprzątania maja miała i inne obowiązki, choćby karmienie swego synka i zabawa z nim czy też kołysanie do snu. Któregoś razu, gdy Maja, pewna, że jej synek wreszcie zasnął, odeszła od kołyski, malutki Hermes ostrożnie wysunął się spod pierzyny, a potem, cichuteńko na paluszkach, żeby go tylko mama nie spostrzegła, wymknął się z groty. – To ci kawał! – zachichotał uradowany i ruszył w drogę. Jednak już po paru krokach zaczął się nudzić. Owszem, okolica była piękna. Góry, lasy, do tego słonko świeciło, ptaszki śpiewały, jak długo jednak można słuchać ptaszków? Nudno, mruknął Hermes i poczuł, że jeżeli szybko nie spłata jakiegoś figla, to chyba, to chyba nie wytrzyma. Tuż przy ścieżce spostrzegł śpiącego żółwia. Oj, nie było to najlepsze miejsce na sen. Wkrótce biedny śpioch miał się o tym przekonać. Hermes, tłumiąc chichot, ostrożnie podszedł do nieszczęśnika i chwilę później żółw pożegnał się ze swoją skorupą. Zrobię z niej cytrę, krzyknął mały Nicpoń. Będę mógł sobie na niej grać i może wreszcie przestanę się nudzić. Rach, ciach i instrument był gotowy. W dalszą drogę hermes ruszył grając i śpiewając wesoło. Normalne dziecko dawno już stęskniłoby się za swoją mamą, a hermes nic. Nadal miał ochotę na robienie psikusów. Tym razem postanowił zrobić kawał komuś, komu nikt wcześniej kawału zrobić się nie odważył tym kimś był sam bóg Apollo Apollo wylegiwał się właśnie na trawie myśląc o niebieskich migdałach co prawda Zeus kazał mu pilnować stada krów ale nie było przy tym zbyt dużo pracy przecież krowy same pasły się na łące a i przed złodziejami nie trzeba było ich specjalnie chronić kto odważyłby się zadrzeć z kimś tak potężnym jak bóg Apollo kto He, <laughs> wiadomo kto prawda malutki Hermes Hermes odłożył cytrę, owinął stopy liśćmi, a potem podkradł się do krów. Oczywiście sen Apollo niczego nie zauważył. Pogryzał tylko trawki i gapił się w chmury, jak to Apollo. Zresztą krowy też nie wydawały się zainteresowane pełzającym po ziemi dzieciakiem. Nawet wówczas, gdy zaczął owijać ich racice liśćmi, miały przecież tyle do zjedzenia. A i później, gdy hermes przeganiał jej już z złąki, żadna nie zaprotestowała głośno. Z drugiej strony trudno się dziwić spróbujcie protestować z buzią pełną trawy. Najśmieszniejsze jednak miało dopiero nastąpić. Co to ma znaczyć? Apollo zorientował się wreszcie, że jest jakoś dziwnie cicho. Kto się odważył? Na niewiele jednak zdały się te krzyki. Krów jak nie było, tak nie było. Co gorsza, nie było też po nich żadnych śladów. Jakby całe stado rozpłynęło się w powietrzu. Przecież nie odfrunęły, powtarzał osłupiały Bóg. Przez myśl mu nawet nie przeszło, że złodziej mógł owinąć racice uprowadzonych zwierząt liśćmi, bo też nie znał jeszcze Hermesa. Tymczasem malutki Hermes zagnał całe stado do doliny, gdzie krowy mogły spokojnie spędzić noc. Sam zaś szybko pobiegł do swej groty. Ku jego radości Maja zajęta przygotowywaniem kolacji nie zorientowała się jeszcze, że kołyska stoi pusta. Hermes zakradł się do niej cichutko, a potem hop! wskoczył pod kołderkę i udaje, że śpi. Zaraz jednak usłyszał w pobliżu groty czyjeś gniewne sapanie. To nadchodził apollo. Krążąc po całej okolicy spotkał wieśniaków, którzy widzieli krowy pędzone przez malutkie dziecko. Taki widok rzadko się zdarza, takiego widoku się nie zapomina. Apollo szybko sobie przypomniał, że przecież maja niedawno urodziła syna. Teraz więc stał przed nią rozeźlony i zgrzytał zębami. Ukradł mi krowy! denerwował się Apollo. Maja patrzyła na Apolla jak na wariata. Mój synek? spytała zdumiona. Przecież to jeszcze niemowlę. Trudno było temu zaprzeczyć. Gdy Hermes leżał w kołysce z zamkniętymi oczami, wyglądał słodko i niewinnie. Przecież taki maluch nie byłby w stanie samodzielnie przejść nawet dwóch kroków. A co dopiero uprowadzić całe stado krów? Apollo podrapał się w głowę. Hm, rzeczywiście. Wtedy Hermes nie wytrzymał i parsknął śmiechem. I wszystko się wydało. Wiedziałem! wrzasnął Apollo. Oddawaj krowy! A co mi za nie dasz? chichotał Hermes uciekając przed wściekłym bogiem. W ucho ci dam! pieklił się Apollo. Spróbujcie jednak złapać takiego nieznośnego berbecia. W końcu Apollo stwierdził, że umywa ręce. Niech Zeus rozstrzygnie ich spór. Natychmiast więc udali się na Olimp. Zeus wysłuchał całej opowieści z trudem hamując wesołość. Apollo skarżący się na niewyrośniętego pędraka. To był naprawdę niezły widok. Moja krew, myślał władca Olimpu patrząc z uznaniem na Hermesa. Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, kazał oddać ukradzione krowy. Cóż było robić? Hermes zaprowadził Apollina do doliny, w której spokojnie pasło się stado, a żeby do reszty udobruchać obrażonego boga, podarował mu cytrę z skorupy. Jakże się Apollo ucieszył! Z miejsca zapomniał o urazach. Co więcej, sprezentował małemu spryciarzowi cudowną złotą pałeczkę, zwaną kadyceuszem. Miała ona tę niezwykłą właściwość, że wrzucona pomiędzy skłócone osoby od razu czyniła ich przyjaciółmi. Rzecz jasna Hermes natychmiast musiał ją wypróbować. Gdy tylko dostrzegł walczące węże, zaraz rzucił między nie kadyceusz. Nie minęło kilka sekund, a węże splotły się w przyjaznym uścisku. Dlatego do dziś kadyceusz na obrazach czy rzeźbach jest przedstawiany jako złota laska opleciona przez dwa gady. Zeus stwierdził, że lepiej będzie, jeśli Hermes zamieszka wraz z mamą na olimpie. Tu przynajmniej mógł mieć na niego oko. Wkrótce więc nastąpiła przeprowadzka ze skalnej groty na szczyt Boskiej Góry. I odtąd siedziba bogów miała stać się areną dla niezwykłych wybryków małego nicponia. Ledwo Maja zdążyła się zadomowić w nowym miejscu i już zewsząd zaczęły do niej docierać skargi na jedynaka. – Ukradł mi miecz! – skarżył się bóg wojny Ares. – I mój trójząb! – krzyczał Posejdon, władca oceanów. – Gdzie są moje obcęgi? Żmiał boski kowal Hefajstos. Ratunku! piszczała w wannie Afrodyta. Bogini piękności. Ktoś mi schował ubranie! I tak całymi dniami. Maja tylko za głowę się chwytała, ale hermes nie słuchał nikogo, ani matki, ani nawet samego Zeusa. Przecież nie będę go biła, myślała udręczona Maja. Po pierwsze, to nieładnie bić dzieci, a po drugie, jak mam go schwytać, jest dla mnie za szybki. I wzdychała tylko patrząc na dokazującego jedynaka. — Hm — mruczał Zeus — należałoby przylać gówniarzowi ze dwa razy na gołą. — Tyle tylko, że gdzieś się zapodział mój pas. I zerkał nieufnie na roześmianego Hermesa, podejrzewając, słusznie zresztą, że jego synalek ma coś wspólnego z tym tajemniczym zaginięciem. Niektórzy bogowie obawiali się nawet zdrzemnąć. Nigdy nie było wiadomo, czy po przebudzeniu będą mieli na sobie cokolwiek poza sandałami. Brawo, brawo! dogadywali Maj. Pięknie chowasz swojego syna, nie ma co! Inna sprawa, że Hermes rzeczywiście pięknie się chował. Choć łobuz, niewątpliwie był inteligentny i sprytny. Wkrótce też wyrósł na urodziwego, pełnego energii i wdzięku młodzieńca. A że nie brakowało mu poczucia humoru, z czasem wszyscy polubili chłopaka. Byleby tylko nie przesadzał z żartami. Zamiłowanie do robienia psikusów nie opuszczało Hermesa nawet na chwilę. Ciągle miał nowe pomysły, ciągle układał plany jakichś kawałów. Pewnego dnia postanowił spłatać figla własnemu ojcu, Zeusowi. Tym razem miało być to jednak coś ekstra. Żadne tam chowanie pasa, chusteczek czy grzebienia. Hermes chciał mu wykraść coś, czego stratę Zeus odczuje naprawdę. — Zabiorę mu piorun! — chichotał, zbliżając się do boskiego tronu. Piorun był ulubioną bronią Zeusa. Ciskał nim jak oszczepem, a przy tym tak celnie, że nawet z daleka potrafił przyszpilić gnany wichrem liść czy osę lecącą nad łąką. Wszyscy obawiali się tego pioruna. Gdy Zeus był rozłoszczony, rzucał nim na lewo i prawo i czasem nawet bogom zdarzało się w takich sytuacjach oberwać. Ale bogowie, jak to bogowie, byli nieśmiertelni, Wystarczyło więc, że rozmasowali sobie piekące miejsca i już ból znikał. Gorzej, gdy taki piorun trafił człowieka. Miał małe szanse ujść z tego z życiem. Tak, tłumił śmiech Hermes, tym razem mój ojczulek ze złości się na dobre. Zeus właśnie spał. Jego chrapanie dało się słyszeć już z daleka. Ludzie myśleli pewnie, że to burza, a to po prostu władca Olimpu uciął sobie małą drzemkę. Obok przy tronie stał pusty dzban po winie. No tak, hermes powinien mieć łatwe zadanie. Jeszcze tylko trzy kroki, jeszcze dwa i ała! wrzasnął hermes, dmuchając na poparzoną dłoń. To boli! Co się bowiem okazało? Że piorun wiszący u pasa zeusowej szaty był gorący jak żarzące się węgle. Jeden Zeus umiał się nim posługiwać, jednego Zeusa słuchał. To ty łobuzie jeden własnego ojca okradasz? Zdenerwował się Zeus. I dał Hermesowi dziesięć minut na opuszczenie olimpu. Ale Hermes za bardzo się tym nie przejął. Ruszył na włóczęgę po świecie, a że wkrótce bardzo polubił ludzi, ciągle podróżował od jednego miasta do drugiego. Zresztą i on był bardzo lubiany. Uznany za najweselszego z bogów, stał się patronem różnych nicponi, także złodziejaszków. Uważano, że Hermes jest wynalazcą ćwiczeń fizycznych. Wszyscy sportowcy oddawali mu cześć. Pomagał wędrowcom, którzy zabłądzili na bezdrożach, kupcom w prowadzeniu interesów. Z upodobaniem pazł baranki, a w wolnych chwilach wymyślał różne gry, na przykład w kości, żeby ludzie się nie nudzili. Nie pozostawiał bez opieki i zmarłych. Prowadził ich dusze do Hadesu, królestwa śmierci, by nie błąkały się bez celu. Po odejściu Hermesa na Olimpie zrobiło się nudno. Z początku żaden z bogów nie chciał się do tego przyznać, ale wszystkim brakowało hermesowych śmieszków i psikusów. Nikt już nie chował przed aresem miecza, Afrodyta mogła rozrzucać ubrania po całym Olimpie, Hefajstos zawsze znajdował na miejscu swoje obcęgi. A jednak nikogo to nie cieszyło. Nawet Zeus chodził bardziej chmurny niż zwykle. – A może sprowadzimy go z powrotem? – zaproponował któregoś dnia i kazał wezwać Hermesa. Od dzisiaj będziesz moim posłańcem, oświadczył Zeus, udając, że wcale się nie cieszy na widok syna. Tak jest, zawołał uradowany Hermes. Bał się, że będzie musiał siedzieć bezczynnie na Olimpie, a bardzo polubił włóczęgi. I tak już zostało. Hermes, boski posłaniec, zawsze był w biegu. Nawet sprawił sobie sandały ze skrzydełkami, żeby szybciej się przemieszczać. Ale nigdy nie zapomniał o swoich przyjaciołach ludziach. Zawsze był gotów iść im z pomocą. Jeśli więc kiedyś zdarzy ci się zabłądzić, spokojnie, hermes na pewno pomoże.